Dobra, pierwsza część już jest uploadowała, ustawiona data, no to lecimy sobie od razu z następną. Najważniejsza rzecz, najważniejsza, z narcyzem nigdy nie wygrasz, nigdy. Żadna normalna osoba, która nie ma skłonności psychosocjopatyczno-borderowych i narcystycznych i toksycznych, nie wygra z taką osobą. Nie, żadna osoba z nim nie wygra. Inaczej, jedyny sposób, żeby wygrać, to po prostu nie wejść w jego gierki manipulacyjne. Nie wejść w te manipulacje, ale żeby mieć świadomość tych gierek, że jesteś ofiarą czegoś takiego, trzeba właśnie mieć tą taką prawdziwą świadomość, a nie jedynie pozory. Więc jeżeli widzicie, że są takie, wiecie, takie już właśnie sygnały, typu te takie dosyć mocne love bombing i tak dalej, to po pierwsze macie już sygnał, że macie do czynienia z jakimś odklejeńcem właśnie tego typu, ale niekoniecznie tylko. A po drugie, rozważcie ponowną wizytę u specjalisty. Nie mówię po to, że tam wiecie, żeby was tak jakoś obrażać czy coś takiego, ale bierzcie pod uwagę, że jeżeli narcyz się wami interesuje, to jest coś z wami nie tak. Dlatego, że wy jesteście normalnie funkcjonującymi osobami, a to jest osoba, która ma gigantyczne... Tutaj trochę na dwoje babka wróżyła. W sensie, można mieć jakieś wewnętrzne demony, ale można też mimo nich normalnie funkcjonować. I tak bardzo często faceci mają w dużej mierze. Ale tak, zgadza się. Braki, może mieć również braki, nie mieć uczuć, nie mieć w ogóle empatii, zerową empatię. I to jest rzecz, z którą ja w pewnym sensie mam problem, ale z drugiej strony już na to kładę lachę. O co mi tutaj chodzi? Dlaczego jest wspomniane o empatii? Bo jest mylona ze współczuciem, bo wiecie, bo jak ktoś się z wami rozczula, to wy mówicie bardzo często, że to jest empatyczna osoba i tak dalej. To jest bzdura. To jest po prostu bzdura. To jest mylenie empatii ze współczuciem. A wręcz traktowanie tych dwóch zjawisk jak synonimy. Empatia to jest wyczuwanie cudzych emocji, tak? A współczucie... No to wiadomo, też okazywanie troski, wsparcia i tak dalej, nie? Ale empatia tego nie oznacza. Można wyczuć cudze emocje i przez to na przykład wiedzieć, w którym miejscu wbić szpilę, żeby tę osobę zabolało jeszcze bardziej. Dlatego też między innymi osoby dosyć mocno właśnie socjopatyczne są w stanie właśnie skutecznie wbijać szpilę w najbardziej bolesne miejsca, bo są właśnie empatyczne. Mało tego, narcyzi też są empatyczni, bo potrafią właśnie wyczuć jakieś kompleksy, jakieś wewnętrzne problemy. Nie do końca wiedzą jakie, ale potrafią wyczuć, że coś jest z wami nie tak. Dlatego też między innymi wybierają takie, a nie inne osoby na ofiary, bo wiedzą, tak jak mówiłem zresztą wcześniej, że dadzą o wiele więcej ciepła, o wiele więcej miłości niż takie świadome osoby, które mają przepracowane te sprawy, które są bardziej asertywne i które są mniej podatne na jego gierki. Nie rozumieć świata, który ją otacza i tak dalej, więc jakby nie ma szans w ogóle, żeby zaczynać jakąkolwiek grę. Wy możecie wygrać jakąś jedną bitwę, ale nie wygracie z nim wojny, on was zawsze zniszczy. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Jedyną metodą na narcyza jest to, żeby odejść, żeby jak najszybciej odejść, żeby... Plus jeden, tu się zgodzę. Najlepiej oczywiście by było, żeby w ogóle spławić go jak na etapie tego, że się wami po prostu zainteresuje, ale mało która kobieta jest w stanie już na tym etapie rozpoznać narcyza, czy w ogóle jakiegoś gościa, który ma problemy ze sobą. Odciąć mu tą pępowinę, z której on czerpie tą energię, z której on czerpie ten pokarm, wasze tak. życie tak naprawdę i waszą energię życiową, dlatego że... Niekoniecznie. Tu chodzi po prostu o to, tak jak mówiłem, masz go wielbić po prostu i tyle. Tak? Tylko, że jak zaczynasz intensywnie robić właśnie to taką tą walidację, non-stop komplementy i tak dalej, no to jest, wiesz, to jest troszkę dla niego też jak narkotyk. I w momencie, kiedy nagle ma ograniczone albo wręcz zredukowane niemalże do zera, no to jak się zachowuje ćpun na głodzie? Jest bardzo agresywny, prawda? A co się stanie, jak na przykład zasugeruje, że powinien mieć odwyk? Jeszcze bardziej.
tak jak mówię, nie ma żadnej innej metody. Jeżeli będziecie próbowały mu wytłumaczyć, to nie da się, nic nigdy nie trafi. Narcyzm to jest bardzo poważne schorzenie pod kątem tego, że jest bardzo ciężko to wyleczyć. Bardzo mało narcyzów ma świadomość tego, że są narcyzami i że są toksyczni i że niszczą innych ludzi. No, to też jest akurat prawda, ale też nie o to tylko chodzi. To nie jest do końca tak, że nie są świadomi. Oni twierdzą po prostu, że są idealni, że no po chuj mają się badać, tak? Twierdzą, że jakieś takie badanie czy przepracowanie czegokolwiek nie jest im potrzebne. Więc o to się tutaj rozchodzi. Uwierzcie mi, że ten ów chłopak do dzisiaj uważa, że to jest wszystko moja wina. On nie zrobił niczego złego. Byłam na krawędzi swojego własnego życia. Facet uważa, że on nic złego nie zrobił. Dlatego to jest tak bardzo niebezpieczne. I ja też przekonałam się, że są ludzie ekstremalni narcyzi. Ale jest jeszcze jedna taka ciekawostka, że w momencie, kiedy on będzie szukał nowego źródełka właśnie dla tej atencji i tak dalej, dla tego wielbienia, tak? I go tak szybko nie znajduje, to stara się wracać, pokazać fałszywą pokorę. W sensie inaczej, ma taką skłonność do tego, że no, że w sumie było chujowo, coś tam, że się może przyznać, ale z drugiej strony było fajnie i tak dalej, wplatając niejako sugestie, że to jednak była wasza wina, że on nic złego aż tak nie zrobił. Tak? Będzie mówił o sobie w pozytywnych cechach albo neutralnie, ale nigdy negatywnie. Warto, żebyście też na to zwracały uwagę. Jeżeli będzie próbował dążyć do powrotu. Tacy, których nie powstrzyma nic. Sytuacje na zasadzie, że właśnie próbujecie mu coś wytłumaczyć, nie zmieni nic, on się nie zmieni. Błagania na kolanach, dosłownie błagania. Ja powiem taką jedną rzecz. Ja facetom bardzo często, jak ktoś tam mi się chciał radzić czy coś takiego, ja bardzo często mówiłem, że jeżeli ma do czynienia z laską o cechach silnie narcystycznych, no to tłumaczenie nic nie da. Trzeba zaprezentować. To znaczy, że jeżeli powiesz, że jeżeli jeszcze raz tak będzie, no to ja po prostu to będzie koniec, to ona ma to w dupie, nie? Ale w momencie, kiedy faktycznie gość pakuje się, wypierdala z jej chaty, zakładając, że po prostu do niej się przeprowadzili, no to wtedy już inna bajka. On pokazuje dosadnie, że to jest dla niego koniec. To więc nie słowa, a czyny. Tłumaczenie nic tutaj nie da. I w przypadku narcyza jest dokładnie to samo. Tak więc nie próbujcie mu tłumaczyć, bo to po prostu jest marnowanie waszej energii. Zaprezentujcie mu czyny. Tak? Jeżeli się do niego wprowadziłyście i stwierdzacie, że jak tak dalej pójdzie, to będzie koniec, to nie próbujcie tłumaczyć. Po prostu pakujcie rzeczy i po prostu się wynieście. Bo tylko czyny mogą do niego jakkolwiek dotrzeć. Nie, o to, żeby przestał, nie zrobi tego. On dopiero wtedy się rozkręca, on dopiero wtedy się ładuje. No. Bardzo. I próbuje obracać narrację w taki sposób, żebyś jeszcze za to przepraszała. To jest taki dosyć standardowy modus operandi. Tego typu rzeczy on traktuje jak zagrożenie. Zagrożenie dla swojego źródełka. Dlatego też próbuje wywołać u ciebie poczucie winy, po to, żebyś najzwyczajniej w świecie nie chciała więcej tak robić i przy okazji też no, próbowała mu wynagrodzić, no bo przecież zrobiłaś coś złego. Coś na tej zasadzie. Częsty przykład wśród takich ludzi. To jest taki dla mnie w ogóle najbardziej przerażający moment. Nie wiem, czy się kiedykolwiek spotkaliście, slash spotkałyście. No. To jest czarne oczy. Jeżeli facet albo osoba, kobieta w momencie, kiedy zaczyna się właśnie nakręcać i robią jej się całe czarne oczy, to jest moment, kiedy wiecie, że tam nie ma żadnej kontroli. Po prostu żadnej kontroli. Tam A to gdzieś o tym czytałem i okazuje, i to nie chodzi typo stricte o czarne oczy, a o rozszerzające się źrenice, które są pewną taką naturalną reakcją dla wyższego stadium emocjonalnego. Tak? Takie czarne oczy to jest wyolbrzymienie tego i podejrzewam, że tutaj znowu nastąpiło to wypaczenie wspomnień na zasadzie, bo mogła podświadomie zauważyć te poszerzające się źrenice. I tak, to się zdarza. W przypadku skrajnych emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych, dzieje się tak. I taka ciekawostka, że u facetów w trakcie silnego podniecenia źrenice poszerzają się chyba dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, sześciokrotnie. To także taka ciekawostka. A
Tu mogło właśnie zrobić takie zhiperbolizowanie, że wręcz, wiesz, można było przeczytać, że źrenice się mocno poszerzają, jakby tu były czarne oczy, nie? Takie, wiecie, takie trochę ekstremum z tego. No, także mniej więcej tak to wygląda. Wchodzi sama agresja, ego, pycha, złość i nienawiść. I w takich sytuacjach jest w stanie dojść do rękoczynu. I jest w stanie taka osoba bardzo skrzywdzić was również fizycznie, dlatego że ona w takim momencie już nie panuje nad sobą ani trochę. To są. To się zgadza, to są silne emocje wtedy wchodzą. Myślę, że nie ekstremalne przypadki, bo wiem, że to jest dość częsty przypadek tych czarnych oczu, ale jak widzicie gdzieś tam te czarne oczy, to właśnie zwracajcie na to uwagę. Tylko mówię, to nie chodzi stricte o czarne oczy, tylko o mocno poszerzone źrenice. Także, poczekajcie chwilkę. Okej, jestem. Miałem telefon od klienta. Ale okej. No generalnie tam nie ma co się czepiać, poza znowu tą hiperbolą z tymi czarnymi oczami. Także tu jak najbardziej Najważniejsze. poczekajcie chwilę. Dam lajka, bo mówię, jest akurat dosyć spoko. Okej, lecimy sobie następne. Dlaczego tak ciężko jest odejść od narcyza? Bo większość. Uzależnienie emocjonalne. W momencie, kiedy mamy takie tą dosyć wzmożoną technikę pull-push, nie? Czyli wiecie, przyciąganie, odpychanie i tak dalej, no to jest o wiele silniejszy emocjonalny high, o wiele silniejsze emocje są. A co za tym idzie? O wiele łatwiej. O wiele łatwiej się uzależnić emocjonalnie od danej osoby. Przecież ludzie powie, no to trzeba było odejść, jak sobie mogłaś pozwolić na to? Ciężko jest, dlatego że wtedy, kiedy wy się budzicie, że wy jesteście w toksycznej i złej relacji, jest za późno. Ja się obudziłam leżąc na podłodze z atakiem paniki, łzami w oczach i nie mogąc w ogóle złapać powietrza. Każdy dzień jest przetrwaniem. Dla was jest ciężko, żeby wstać, bo wchodzi taka typowa, stuprocentowa depresja, załamanie wszystkiego, podłamanie zdrowia fizycznego, psychicznego, nie możecie jeść, albo źle się odżywiacie, mogą być jakieś używki, uzależnienia i tak dalej, dlatego że po prostu jesteście na dnie swoich jakichkolwiek możliwości i w ogóle wstanie z łóżka i funkcjonowanie danego dnia jest dla was tak trudne, że samo odejście od takiej osoby, nie daj Boże, jak z nią mieszkacie, jest po prostu czymś awykonalnym. Żeby się zebrać do tego, potrzeba naprawdę ogromnego wsparcia ze strony rodziny albo przyjaciół. Tylko problem jest taki, że zazwyczaj narcyz odcina was od najbliższych ludzi. Żebyście nie miały się do kogo zwrócić, żebyście nie miały do kogo zadzwonić. I też, co jest ogromnym problemem, to jest to, że wasz mózg cały czas walczy pomiędzy, gdzieś tam świadomość próbuje wam powiedzieć, że to nie jest wasza wina, ale wewnętrznie czujecie, jakby to była wasza wina, że to No bo właśnie tak to działa mniej więcej. Ale poczekajcie, ja sobie jeszcze z wami raz jest tak strasznie to źle, wsłucham, bo że coś mi tu. możecie jeść, albo że się presja, załamanie, późno. Poczekaj, Ja się bo coś tu mi nie gra. Poczekajcie chwilę. obudziłam leżąc na podłodze z atakiem paniki, łzami w oczach i nie mogąc w ogóle złapać powietrza. Każdy dzień jest przetrwaniem. Dla was jest ciężko, żeby wstać, bo wchodzi taka typowa, stuprocentowa depresja, załamanie wszystkiego, podłamanie zdrowia fizycznego, psychicznego. Nie możecie jeść, albo źle się odżywiacie, mogą być jakieś używki. Jest jeszcze coś takiego jak anhedonia. Też jest dosyć często przy tych wszystkich załamaniach. I to polega na tym, że nie odczuwacie przyjemności z takich rzeczy, które normalnie wam tę przyjemność sprawiały. Dla przykładu, macie swoją na przykład ulubioną kawę, które po prostu ten smak was zawsze działa na was tak kojąco, że wiecie, że jest przyjemny, wy bardzo lubicie ten smak, a nagle nie czujecie nic. Pijąc tę samą kawę, jedząc na przykład swoją ulubioną pizzę, wychodząc na spacer do parku, gdzie zawsze to lubiłyście, nagle nic. Zero przyjemności. Kompletnie, nie? To jest naprawdę pojebany stan. Uzależnienia i tak dalej, dlatego że po prostu jesteście na dnie swoich jakichkolwiek No. możliwości i w ogóle wstanie z łóżka i funkcjonowanie danego dnia jest dla was tak trudne, że samo odejście od takiej osoby, nie daj Boże, jak z nią mieszkacie, jest po prostu czymś awykonalnym. Żeby się zebrać do tego, potrzeba naprawdę ogromnego wsparcia ze strony rodziny albo przyjaciół. Tylko problem jest taki, że zazwyczaj narcyz odcina was od najbliższych ludzi, żebyście nie miały się do kogo zwrócić, żebyście nie miały do kogo zadzwonić. I też, co jest ogromnym problemem. A powiem wam szczerze, że nie tyle co odcina was, co w momencie, kiedy zaczyna się właśnie to takie deprecjonowanie, ta faza deprecjacji, to wtedy też negatywnie nastawia wszystkich wokół ciebie. To znaczy, że zaczyna gadać jakieś ploty i tak dalej. Pamiętacie ten, powiedzmy, odcinek z nagrywaniem? Że było po prostu odpalone nagrywanie? To właśnie w tym celu. Żeby on wyszedł na niewiniątko, a ona wyszła na wariatkę. O to w tym chodzi. Bo
chce, żeby nawet jej otoczenie myślało, że on jest ideałem. Że on nic złego przecież nie zrobił, tak? Problemem to jest to, że wasz mózg cały czas walczy pomiędzy, gdzieś tam świadomość próbuje wam powiedzieć, że to nie jest wasza wina, ale wewnętrznie czujecie, jakby to była wasza wina, że to z wami jest tak strasznie źle, że życie w sumie już nie ma sensu, bo jesteście tak złymi ludźmi i tak złymi osobami, że po prostu chyba musicie zostać w tej relacji, chyba musicie zostać tam, gdzie jesteście, bo po prostu i tak z nic was już nie będzie. Więc w tym momencie ja nie jestem osobiście fanką psychotropów i SSRI-ów i innych tego typu rzeczy, to jest moja prywatna opinia, chociaż sama jestem obecnie teraz na takich lekach, ale właśnie z tego względu nie jestem. To jest, powiem tak, miałem okazję z nią pisać sobie bardziej prywatnie i pokazywałem badanie odnośnie skutków długoterminowych zażywania, co prawda antydepresantów, ale możemy sobie to wziąć na podstawie innych leków, nie? Na podstawie innych leków i okazuje się, że to na przykład znacząco wpływa chociażby na refleks podczas prowadzenia samochodu. To jest akurat bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym wcześniej, nie? Także uważajcie proszę też na te leki i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli psychiatra pierwsze co robi, to przypisuje wam leki, wypierdalajcie od niego. On będzie chciał was tylko na kasę naciągnąć, tak? Bo jeżeli posuwa się do ostateczności na samym starcie, to znaczy, że on chce pójść na łatwiznę, bo od tych leków, tak na dobrą sprawę, oni mają prowizję. Więc nie dość, że będziecie płacić mu za wizyty, to jeszcze będziecie płacić mu w tych lekach, bo dostanie od nich też prowizję. Czyli zarobi sobie w pewnym sensie podwójnie. Tak? A dla przykładu, na przykład w takiej Finlandii, to takie antydepresanty są bardzo rzadko przypisywane. To jest ostateczność tam u nich, nie? To na pewno, jeżeli nie macie z kim porozmawiać, w ogóle to jest właśnie bardzo ważna rzecz. Pójść porozmawiać, powiedzieć, co się dzieje w domu. To, żebyście się nie bały powiedzieć tego, co się dzieje w domu, to jest bardzo ważne, nawet obcym ludziom. Ja poszłam randomowo na spotkanie z ludźmi i po prostu randomowo, bardzo teraz brzydko powiem, wyżygałam to, co się dzieje. I dopiero ci ludzie byli dla mnie jak zderzenie ze ścianą, że ja zrozumiałam, jak mówiłam te rzeczy, to zrozumiałam, to jest bardzo nie w porządku. To jest to, co się dzieje w domu, to nie jest normalne, to nie jestem tylko ja. Szczególnie, że ja jestem osobą, która się dość dobrze komunikuje, znaczy bardzo dobrze się komunikuje, lubi rozmawiać. W sensie, jeżeli to są jakieś takie grupy wsparcia, to też taka drobna uwaga, że te osoby nie są za bardzo obiektywne. One ci okażą po prostu bezrefleksyjnie wsparcie. Nie będą podchodzić do ciebie jakkolwiek krytycznie, tak? I to jest właśnie ten problem, że o ile fakt, że potrzebujesz tego wsparcia, to jednak mimo wszystko warto też, żeby ktoś spojrzał na to wszystko chłodnym okiem, bo chociażby rzuciłaś w pierwszej części Farmazon odnośnie tego, że narcyz wybiera osoby świadome, pewne siebie i tak dalej. Co się okazuje bzdurą. I nawet później sama można powiedzieć, że się zreflektowała kwestią tego, że no trochę tutaj mogło pójść moje ego, tak? Czyli w pewnym sensie sama zrozumiała, że to nie do końca tak jest i w pewnym sensie się do tego przyznała, za co naprawdę propsy, bo mało która potrafi się publicznie przyznać do takich rzeczy, a zwłaszcza te pseudoekspertki odnośnie narcyzów. Ja tutaj jej akurat za takową nie uważam, bardziej uważam, że ona po prostu mówi o swoich przeżyciach, aniżeli stawia siebie w rolę jakiejś ekspertki, co akurat jest dla mnie bardziej przystępne, jeżeli chodzi o pod kątem takiej czystej treści, tak? Bo tam forma to tam wiadomo, to jest kwestia subiektywna, może komuś leżej, może nie, ale pod kątem samej treści to jest ta znacząca różnica, przez którą ja na przykład nie mam jakiejś ochoty zbytnie jej zjechać za to, tylko po prostu wypunktować, co mówi źle, a na co warto faktycznie zwrócić uwagę. Lubi nad sobą pracować, więc sobie to jest bardzo ważne, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z bliskimi, rozmawiać z obcymi osobami. Jeżeli nie macie z kim porozmawiać, porozmawiajcie z psychologiem. Wiem, że może być też taka sytuacja, że może być kogoś nie stać na psychologa, więc wtedy szczerze polecam, idźcie na imprezę i po prostu trafi wam się... O nie, 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 to jest najgorsza rada, jaką może być. Najgorsza. Wiecie dlaczego? Jeżeli macie jakiś ból, jakieś poważne właśnie cierpienie z powodu jakiegoś zerwania, niekoniecznie to musi być z jakimś toksycznym typem, ale ogólnie. To jest najgorsza rzecz, bo pójdziecie albo w tak zwany whole vibe,
czyli po prostu zacznie się etap skakania na karuzeli kutongów, co w dłuższej perspektywie wam jeszcze bardziej zaszkodzi. Albo istnieje wtedy duże ryzyko, że z powodu tego wewnętrznego cierpienia popadniecie w alkoholizm i taki, powiedzmy, uzależnienie od imprez. Że wasz dobry stan będzie zależał tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo będziecie, jak często będziecie w stanie chodzić na imprezy, uzależnić się i tak dalej. Nie. Najlepiej w pierwszej kolejności udać się do dobrego specjalisty, a jeżeli takowego nie macie, no to zdajcie się po prostu na jakieś bliskie osoby, bez względu na to, czy ten kontakt się wam pogorszył, czy nie. Zawsze trafi się jakaś osoba, która mimo wszystko będzie potrafiła zrozumieć ten ból. Jakaś osoba, z którą możecie gdzieś tam pogadać, czy idźcie, nie wiem, gdzie obojętne, gdziekolwiek, gdzie możecie, czy na uniwersytecie, czy w pracy, po prostu zacznijcie mówić o tym. Wyrzućcie. Akurat to, żeby o tym mówić, to jest akurat dosyć spoko. Bo u kobiet to uzewnętrznienie akurat emocji działa akurat dobrze. U facetów niekoniecznie, bo oni muszą po prostu działać, tak? Oni fizycznie muszą te emocje z siebie wyrzucić. Nie poprzez słowa, tylko właśnie fizycznie. Dlatego też bardzo często jak się mówi, że idź pobiegaj, zrób trening i tak dalej, wbrew pozorom dla facetów to jest nie najgorsza rada. Nie zawsze to jest w 100% skuteczne, ale jako pierwszy taki sposób pomoże. Doraźnie, ale pomoże. To z siebie, bo to jest gigantyczny, ale to gigantyczny ciężar, który się za sobą niesie i No. samemu niesie się go strasznie ciężko. W momencie, kiedy wyrzucicie z siebie te rzeczy, to No. dopiero dojdzie do was, po pierwsze, będzie wam lżej. Terapeuta oczywiście, że wam najbardziej pomoże, dlatego że postawi was na nogi, już nawet nie będzie rozwiązywać tej sytuacji, czy nie będzie grzebać w waszym dzieciństwie, tylko pomoże wam się zorganizować. Jeżeli nie będzie grzebać w waszym dzieciństwie, to znaczy, że nie jest kompetentny. Bo bardzo często to, kogo wybieramy sobie na drugą połówkę, rezonuje dosyć mocno z tym, co przeżywaliśmy właśnie w czasach dzieciństwa, w czasach szkolnych, może studenckich. To bardzo mocno ze sobą rezonuje. Bardzo mocno ze sobą to współgra. Dlatego nie można tego lekceważyć, nie można tego olewać. To jest wbrew pozorom bardzo ważne. Dosłownie, tak żebyście mogły opuścić to lokum, opuścić takiego partnera. W momencie, kiedy uda nam się stanąć na nogi, od razu zablokować, nie rozmawiać. To był też błąd, który ja. Tak. To akurat ona bardzo dobrze radzi. Ograniczenie kontaktu z takimi ludźmi to jest pierwsze, co powinno wam przyjść do głowy. Prawdopodobnie jeszcze zanim przyjdzie wam do głowy pomysł, żeby gdziekolwiek się udać. Po prostu ograniczyć te negatywne bodźce. Bo później to, zresztą ja mówiłem, trzy kroki, tak? Kopnąć go w dupę, zablokować możliwość kontaktowania się z nim, a później udawać, że jest powietrzem, że go nie widzicie, nie? Popełniłam, ale też dlatego, że gdzieś tam wiele rzeczy nas jeszcze łączyło, że rozmawiałam, że próbowałam. Ja jestem taką osobą, która odpuszcza. Ja bardzo łatwo odpuszczam, bardzo łatwo wybaczam i po prostu mam takie, ja chcę iść dalej ze swoim życiem. To, co było. No taka ugodowa natura. To jest ugodowa natura. To jest dobrze, że ona ma taką cechę, ale z drugiej strony potrafi też wywoływać więcej bólu, tak? Także ja się w pewnym sensie nie dziwię, że coś takiego, bo jeżeli trafi na nieodpowiednią osobę, to później kończy się to bólem. Ale na ogół takie pójście na kompromisy i tak dalej, to jest taka bardzo kobieca energia. I wbrew pozorom to jest dobre. To było, nie chcę nikomu życzyć źle i tak dalej, więc idę do przodu. Ale nie należy tego robić, bo mi się wydawało, że w bardzo łatwy sposób to odpuszczę, że pójdę dalej. Ja wystartowałam, słuchajcie, tak do przodu i do góry, jak wyszłam z tej relacji, i dopiero teraz zaczyna powoli do mnie dochodzić to, co się dzieje, to, co się działo, koszmary w nocy, wraca ta przeszłość, więc należy zablokować tą osobę, nie mieć z nią kontaktu, z całym środowiskiem tej osoby i tak. No bo emocje u kobiet to jest taka dosyć sinusoida. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jak jesteście przyzwyczajone w relacji do tego typu rzeczy, właśnie taka sinusoida emocjonalna, no to będzie ona jeszcze przez jakiś czas trwać bez tego źródła tych emocji. A wręcz czasami też idzie takie, no dosyć realne podejrzenie, że ta sinusoida się wręcz spotęguje, ale bardziej w stronę negatywnych emocji, pod tytułem, że ta góra będzie mniejsza, ale doły będą dosyć potężne.
To tak właśnie wygląda w przypadku uzależnień i receptorów dopaminowych. Ale podam to bardziej na przykładzie facetów i uzależnienia od filmów dla dorosłych. Chodzi po prostu o to, że najpierw pojawia się ten high dopaminowy, tak, że po prostu wystrzeliwuje w kosmos, a potem zamiast wrócić do tego normalnego poziomu, to wręcz leci jeszcze w dół. Dlatego też między innymi jak są faceci, którzy, że tak to ujmę, strugają sobie marchewkę do tego typu treści, to po chwili tam, nie wiem, po 5-10 minutach wyglądają jakby byli wypompowani z życia, dosłownie. A im częściej to robią, ten zjazd jest jeszcze silniejszy. I jeszcze gorzej, i jeszcze dłużej on trwa. I podobna rzecz dzieje się akurat z emocjami u kobiet. Że jeżeli właśnie będzie to źródło tych negatywnych emocji, czy też raczej wiecie, ten high po prostu emocjonalny i nagle go nie będzie, to też na początku emocje w górę mocno, a za chwilę kurde taki zjazd, że nawet trupy mają więcej emocji. Nie no, może trochę przesadziłem, ale myślę, że wiecie, o co będzie chodziło. Tak dalej, żeby nic wam o tym nie przypominało najlepiej. Ja się wyprowadziłam na wieś, pod Warszawę, wzięłam sobie psa, slow life, zupełnie zmieniłam swoje życie, chociaż takiego życia też chciałam, ale po prostu wiem, że czeka mnie w tym momencie prawdopodobnie rok, może dwa dochodzenia po sobie, po relacji, która trwała niecały rok, ale wyniszczyła mnie tak mocno i tak dogłębnie i tak zniszczyła każdą pojedynczą komórkę mojego ciała i jakby zgasła jakiekolwiek światło we mnie, że wiem, że czeka mnie bardzo długa terapia, bardzo długo będę dochodzić do siebie, jestem na to gotowa, jestem na to otwarta. Mam dni, w których jest dobrze, mam dni, w których jest... Powiem tak, nie zakładaj, że to będzie trwało rok albo dwa. To jest właśnie takie, to jest też między innymi deprecjonowanie siebie, tak? Takie zarzucanie, to będzie trwało rok, to będzie trwało 2 lata, to będzie, nie wiem, ja może przez całe życie się nawet nie pozbieram. To jest generalnie bardzo mocno właśnie wpojenie takich negatywnych emocji. Zresztą w ogóle wy kobitki jesteście właśnie przez naturę dosyć mocno przystosowane, że wy częściej jesteście w stanie odczuwać negatywne emocje. Niestety, ale natura was obdarzyła znacznie wyższym poziomem neurotyzmu niż mężczyzn. Więc no trochę współczucia z tego powodu, tak? Bo my na przykład nie wiemy, jak to jest odczuwać, że na przykład, nie wiem, że pękł nam paznokieć, tak? My nie wiemy, że to może was tak emocjonalnie boleć na przykład, nie? Bo my nie mamy takiego neurotyzmu w sobie jak wy. To jest, wiecie, to jest niby pierdoła. To jest, można sobie pomyśleć z perspektywy trzeciej osoby, że to jest pierdoła, ale wy tak mocniej to odczuwacie, tę pierdołę, do tego stopnia, że po prostu pojawiają się jakieś coś, co niektórzy faceci uważają wręcz za histerię. Jest bardzo źle. Jednym z powodów, dla których jest mi dobrze i jest mi lepiej, jest na przykład TikTok. Dla mnie stały się social media, dlatego że to mi pomaga. Mogę wyrzucić swój ból. Tak. Atencja, walidacja i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj takie małe ostrzeżenie. Ja przed chwilą podawałem przykład mężczyzn uzależnionych od filmów dla dorosłych. Takim odpowiednikiem dla kobiet są właśnie social media. Dlatego taka mała rada, uważaj na to. Bo bardzo łatwo wpędzisz się w podobne uzależnienie do tego stopnia, że te cyferki mogą w którymś etapie definiować twoje poczucie wartości. I wiem, to może wydawać się jakieś absurdalne, ale w którymś momencie tak może się stać. Dlatego ja zawsze radzę, żeby uważać i dosyć w ograniczony sposób używać tych social mediów, bo może mniej więcej tak to się skończyć. Może ktoś pisać mi gdzieś tam, o, sfrustrowana i tak dalej, jestem bardzo sfrustrowana, straciłam bardzo dużo siebie, bardzo dużo życia, bardzo dużo pieniędzy na to, żeby nie wrócić do osoby, której byłam niecały rok temu, czy tam rok temu, więc to są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne. No tak, no są. Okej, no i ostatnia część. Jak się pozbierać? No to jest akurat najtrudniejszy etap z tego wszystkiego. Rzeczą po związku z narcyzem nie jest to, że tak bardzo byłyśmy zakochane, czy byliśmy zakochani. To nie jest to, że poszły pieniądze, poszedł czas. Najtrudniejszą rzeczą, z jaką będziecie się zmagać po tym, jak wyjdziecie ze związku z narcyzem, jest wybaczenie sobie. To jest coś, z czym nie potrafię sobie tego zrobić. Jestem w stanie. Nie. Największy problem, jaki tutaj w tej kwestii się ma, to po prostu uświadomienie sobie, że
przyciągnęłyście takiego debila, taki odpad społeczny, przez to właśnie, że nie byłyście do końca siebie świadome, albo po prostu z powodu ego nie zaleczyłyście sobie jakichś tam tych wewnętrznych problemów. Że to go przyciągnęło i tak dalej, ale właśnie tak jak też poniekąd ona to mówi, nie na zasadzie biczowania się, że ej, że to jest moja wina, tylko żeby coś na zasadzie, co mogło sprawić, że kogoś takiego przyciągnęło. Taki wiesz, na zasadzie pytania, ale nie deprecjonowania się. To jest właśnie bardzo trudne, tak jak mówiłem wcześniej. Silny neurotyzm ma skłonności do popadania w negatywne emocje. Już prędzej wybaczyć wszystkim innym ludziom, ale sobie nie jestem No. Oj. w stanie wybaczyć za to, że dałam się tak nabrać, za to, że nie odeszłam wcześniej, że nie miałam więcej siły, że nie miałam tej świadomości, którą mam teraz i tak dalej, i tak dalej. I z tym mierzę się każdego dnia, takie to, co lata po TikToku, czyli że obniżyłam tak nisko swoje standardy dla kogoś, kto mnie tak strasznie zranił i dla kogoś, kto śmieje mi się w twarz. To nie chodzi o to, że ty tam obniżyłaś standardy czy coś. Bo zadam wam takie proste pytanie. Dlaczego te wszystkie puasy mają takie powodzenie w podrywaniu kobiet? Bo potrafią wywoływać emocje. Wy w stronę emocji idziecie. Oni nie muszą być na przykład mega bogatymi gośćmi, przystojnymi i tak dalej. Mogą to po prostu tym nadrabiać. Tym, że wywołują emocje, tak? O to się rozchodzi. I takich przykładów nawet ja znam ze swojego życia kilka, tak? Dla przykładu chociażby ten case Darii i Marcinka. Na początku Marcinek za bardzo nie wpadł Darii w oko, bo stwierdził po prostu, że no powiedzmy ma za duży brzuszek, tak? Że jest za bardzo ulany. Ona wolała takich, wiecie, takich dociętych bardziej, nie? Pomimo tego, że no wiadomo, tam swoją siłę miał i tak dalej, ale ona wolała bardziej dociętych. No ale mimo wszystko potrafił te emocje wywołać i urzekło ją to. Także no, miejcie też to na uwadze. Że jednak ten neurotyzm to jest swego czasu, można by powiedzieć, taka jakby klątwa, którą natura w was zaszczepiła. Tylko, że jeżeli jesteście jej świadome, tym, że po prostu pobadacie te emocje, o wiele łatwiej jest je opanować. Dzisiaj, twierdząc, że to ja i to jest mój problem, i że ja nie potrafię sobie odpuścić przeszłości, i tak dalej, będąc złośliwym, bezczelnym do dnia dzisiejszego, bo rozstania z narcyzami są straszne, to jest roller coaster. Oni was kochają, nienawidzą. To tego też nie powiedziałam, że Oj, właśnie to staniecie się tak. największym wrogiem narcyza. Z największej miłości. Oczywiście, że tak. Oni potrafią w przeciągu jednego dnia zamienić bezkresną miłość w bezkresną nienawiść. Zarzut, że mnie ograniczasz, że to, że przez ciebie nie mogę iść do góry i takie tam pierdolenie. Tak, to też są tego typu gadki. Ale jak już mówiłem, niech tylko nie znajdzie tak szybko tego swojego źródełka nowego, gdy obecne w postaci was wyschnie, to zobaczycie, że będzie wracać w podskokach. Będzie w podskokach wracać, będzie próbować oczywiście tam przekonać, że no tworzyliśmy zajebistą parę, dużo się między nami działo, mamy dużo fajnych wspomnień, etc. Ale gdy dojdzie do jakichś negatywnych wspomnień, to nigdy o sobie nie powie źle. Nie? Taki, co za przypadek, prawda? Życia, staniecie się kimś, kogo No. on nienawidzi i widzicie tą szczerą No. nienawiść każdego dnia, jak ta osoba do was patrzy, w każdym SMS-ie, w każdej. Nie do końca. To jest takie pod tytułem, że patrzy wspólnie, no inaczej, jak patrzy na pozytywne rzeczy, to i ja, i ty. Jak patrzy na negatywne rzeczy, to o sobie powie tylko neutralnie. To nie jest to, że jakaś taka nienawiść, chociaż zdarzają się takie epizody z nienawiścią.
Ale najczęściej pod tytułem, że on dalej jest idealny. W rozmowie, w każdym kontakcie z tą osobą po prostu czujecie tą nienawiść. Więc właśnie wybaczenie sobie na ten koniec jest najtrudniejsze i to jest coś, z czym mierzę się cały czas i tak jak mówiłam, wiem, że mi to jeszcze chwilę zajmie. Doświadczenie to było mi potrzebne do tego, żebym w końcu zwróciła uwagę na siebie. Żebym w końcu postawiła na siebie. Ja od lat nie mogłam postawić na siebie. Ja od lat stawiałam na innych ludzi. Od lat poświęcałam siebie, swój czas, swoje serce na to, żeby pomagać innym ludziom, nie pomagając sobie. Ja przelewałam ludziom całą miłość, jaką miałam, nie dając tej miłości w ogóle sobie. I to doświadczenie nauczyło mnie tego. No i to jest między innymi po szlaka ku temu, żeby sprawdzić, czy nie masz jakichś braków właśnie z czasów dzieciństwa, z czasów szkolnych i tak dalej. Bo właśnie takie osoby najczęściej stawiają innych ponad siebie. Właśnie tego typu osoby. Dlaczego? Bo są przekonane, że jak same nie dostały niczego, muszą, no właśnie z dwóch powodów. Pierwsze to jest właśnie to, żeby inne osoby nie czuły to, co ona. Właśnie czyli tych braków. A druga rzecz to jest takie właśnie przekonanie, że jeżeli nie dadzą tego, to w swoim własnym mniemaniu będą bezwartościowe. To jest naprawdę paskudna rzecz. I z takiego etapu programowania społecznego jest ciężko wyjść. I mówię to chociażby na bazie tego, co sam doświadczyłem, czy to po sobie, czy po innych moich znajomych. To jest bardzo ciężkie, żeby wyjść z tego, ale da się. Żeby dać sobie najpierw miłość, żeby zadbać o siebie, żeby zainwestować w siebie, żeby spełnić swoje marzenia, a nie marzenia innych ludzi, czy pomagać spełniać marzenia innym ludziom. No. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo potrzebne, bo ja te lekcje już dostawałam bardzo długo, ale nie chciałam ich przyjąć, dlatego że nie chciałam po prostu zwrócić tej uwagi na siebie i to doświadczenie pomogło mi zwrócić uwagę na sobie, pomogło mi z powrotem uwierzyć w siebie. Postuję na social mediach, zaczęłam żyć tak, jak chcę żyć. Jestem peaceful każdego dnia tak naprawdę, natomiast są oczywiście momenty, kiedy jest źle, kiedy jest bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak jak mówiłam na początku. No jeszcze będą. Bo jeżeli miałeś silne emocje w związku z daną osobą, no to w dalszym ciągu te emocje gdzieś muszą znaleźć ujście w którymś momencie, tak? Wyobraźcie sobie, że no dobra, tutaj mam akurat puszkę Monsterka, tak? Ale weźmy sobie na przykład, że mamy butelkę coli, nie? Mamy butelkę pełną coli. Wiecie, co się dzieje, jak mocno wstrząśniecie i spróbujecie chociażby ten delikatnie otworzyć, prawda? Jak będzie wstrząśnięte za mocno, no to zacznie to wszystko, zacznie po prostu ta piana uchodzić, nie? Zacznie ta piana uchodzić, także mniej więcej to samo jest z emocjami. Jeżeli delikatnie nie robi się ujścia co chwila, no to one się kumulują, one się potęgują wręcz, a potem jak robi się wyżyk tych emocji, no to jest wtedy naprawdę źle. Kiedy przychodzą te ataki paniki, kiedy lęki, gigantyczne lęki, których nie potrafię się pozbyć, ale to jest cały czas coś, nad czym pracuję. Dlatego po tej krótkiej, długiej serii bardzo bym prosiła Was o to, żeby szerować, żeby komentować, żeby polajkować, żeby to dotarło do osób, które mogą tego potrzebować i którym gdzieś tam może otworzę oczy albo w jakikolwiek sposób pomogę, dlatego że to jest bardzo trudne, to jest najtrudniejsze, z czym kiedykolwiek się spotkałam. Mieszkałam w Londynie, mieszkałam w Paryżu, przeprowadzałam się dziesiątki razy, podejmowałam i różne studia i pracowałam na różnych stanowiskach w różnych firmach. Nic nie było tak trudne w moim życiu, jak związek z narcyzem. Nic nie było tak. Dlaczego? Bo praca to nie są emocje. A związek to już są emocje. Dlatego. Komplikowane. Więc wyjście z tego, przeżycie tego jest bardzo, bardzo ciężkie, więc jeszcze raz proszę o repostowanie i żeby zostawić jakiś komentarz i mam nadzieję, że komuś w ten sposób pomogę. Dobra. Generalnie tutaj daję jeszcze raz lajka. Jakbym mógł to tak podsumować. Kilka błędów było, jak chociażby kwestie tam braku empatii u narcyza, to, że wybiera sobie takie pewne siebie i tak, ale to traktuje jako po prostu takie palnięcie bez przemyślenia, gdzie później właśnie to było zreflektowane. Takie dosyć mocne bazowanie na swoich przeżyciach, ale to raczej od początku wiedziałem, że będzie nazbyt oczywiste, więc o tym akurat zbytnio nie mówiłem. I co ja mógłbym poradzić? Więc tak, jeżeli się czujecie paskudnie w związku z zerwaniem, właśnie takie już mega ciężkie rzeczy, to w ramach możliwości spróbujcie, tak jak mówiłem, spróbujcie to z siebie wyrzucić. Właśnie to, żeby wyrzucić z siebie, to akurat była bardzo dobra rada, ale najlepiej właśnie zdać się na specjalistę. Jeżeli macie taką możliwość.
Jeśli nie, no to najbliższe osoby, które was bardzo dobrze znają. To wbrew pozorom może bardzo dużo wam dać. Tak? A tak poza tym, no, uważam, że poza tymi drobnymi właśnie błędami, to dosyć dobre rzeczy powiedziała. Nie ma co tutaj się jakoś zbytnio czepiać. I tak powiem szczerze, myślałem, że będę czepiał się znacznie więcej niż niż to, co faktycznie tutaj wylazło, nie? Także spoko. I żeby nie było, te materiały to nie miały na celu jakkolwiek jej dyskredytować, jakkolwiek umniejszać tego, co ona przeżyła, a żeby zwrócić też uwagę, gdzie ona na podstawie, tak jak wcześniej było wspomniane, oglądania najpierw tego kontentu TikTokowo, YouTubeowo, Instagramowo, podcastowego na temat właśnie tych relacji, można sobie zaimplikować jakieś fałszywe wspomnienia, fałszywe przekonania, w które się później głęboko wierzy. Dlatego proszę, uważajcie na to. Dobra, to tyle na dziś. Jeśli wam się ogólnie takie tego typu materiały podobały, to nie zapomnijcie też zostawić reakcję. Ja wam oczywiście zostawiam linki do tych materiałów, tak więc trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.